Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Layers of Fear. Ostatnio po dość długiej przygodzie udało nam się zdobyć kolejny element do naszego obrazu, a była nią farba z krwi. Z tego co kojarzę, tak? Tak, dopóki krew nie wypełniała smaku moich ust. I jak widzicie, jest znacznie jaśniej. Widzę, że gra załapała, że rozjaśniłem, ale chyba trochę za bardzo rozjaśniła. Ale zobaczymy, jak to będzie w trakcie gry wyglądało. Jeśli okaże się, że jest za jasno, to będziemy w trakcie troszkę ściemniać, żeby nie było znowu, no wiecie, aż tak jasno, że no, że to klimat popsuje. Więc już dalej ruszajmy, zobaczmy, co nas czeka. Dobra. I nie wiem, czy będę kończył tak, że za każdym razem przy obrazie, bo jeśli będą naprawdę takie długie 40-minutowe odcinki wychodzić, to troszkę ciężko z tym będzie, ponieważ jest to troszkę męczące w montowaniu potem. A to zobaczymy, wiecie, jak to będzie wychodzić. Tu na razie nic nie ma. Tutaj też. Na każdą rzecz muszę najechać, żeby nic nie przegapić. Dobra. Zostawiamy zamknięte i tak to się potem za nami zamknie. Troszkę wydaje mi się za jasne to, ale zobaczymy w trakcie oczywiście. Nasienie gryzoni, widzę poruszający się grunt, zgniła ziemia, nic więcej nie rośnie. Niezbyt rozumiem te rysunki. Niezbyt je rozumiem, ale... też nie są najgorsze, jeśli o to chodzi. Ale w sumie wam powiem, że nawet jeśli jest tak jasno, to nawet nie jest najgorzej. Fakt, może lekko psuje to klimat, ale przynajmniej widzę podłogę. Zobaczymy, może jakieś bardzo ciemne miejsce się trafi. O, właśnie tu. No i powiem wam, że nie jest najgorzej. Najlepiej do jakiejś piwnicy, jakbyśmy trafili. O. Tak byśmy trafili do jakiejś piwnicy, to by było bardzo fajnie. Bo by to nam dało wtedy możliwość rozpoznania się. Tu fajnie właśnie widzę ściany teraz. Więc wydaje mi się, że to nie jest znowu aż tak jasne, jakby mi się wydawało. O, coś jest. Halo to? A tak się wydawało, że coś będzie do przeczytania. Nie ma kłócenia, nie. Ale jest bieg, dobra, pamiętam. Jest bieg. I co, wciągnie ten? Myślę, że wciągnie ten fortepian, wiecie, tam przez drzwi. Aż mi się taki film przypomniał. Reklama, nie pamiętam, też coś takiego było. Że takie wielkie rzeczy wciągane do takich małych pomieszczeń. Aha, to mi zablokowałeś, żebym tam szedł, ale okej. Najpierw mamy czytankę. O chłopaku, który budzi się w jaskini, znajduje tam tajemniczy list i pistolet. Podróżuje potem przez różne scenerie. Lasy, łąki, rzeki. A na końcu dochodzi do małego domku, gdzie okazuje się, że po prostu jest wariatem. Gdy był dzieckiem, zabił człowieka, który zamordował jego ojca. W rzeczywistości przez ten cały czas ślinił się w wariatkowie. Rozumiesz? Prosty, ale intrygujący zwrot akcji. Powiedz, czy byłbyś w stanie naszkicować scenorys? Jeśli tak, to podeślę szczegóły. Praca dobrze płatna. Jeśli mogę od ciebie coś dodać, przyjmij tę robotę. Od siebie coś dodać, to przyjmij tę robotę. Potrzebujesz czegoś, co pomoże ci zapomnieć o... wiesz, wszystkim. Daj znać jak najszybciej. Thomas Caldwell. Okej, czyli my staramy się o czymś zapomnieć. No nie. Nijak nie przyjdziemy, musimy iść tam. Mamy nakaz. Wiecie co, ja chyba zostawię tak jasne. Bo mnie akurat pasuje, ja to fajnie widzę. Myślę, zobaczymy w postprodukcji, jak to będzie wyglądać. Ale jak dla mnie bomba. I miałem przycinkę, czyli znaczy, że coś się doładowywało. Dobra, nie ma. Natarczywi naśladowcy, puk, puk, puk. Nie wpuszczę ich, pozostają tylko ubrania. Dobrze. Ja akurat tego karteczki nie zauważyłem, tym nie pojeździł. Czyli może faktycznie dobrze rozjaśniam, albo żeby można było jeszcze bardziej rozjaśnić. Nie, tam zaraz pójdziemy. Jeszcze żebym się nie rozjaśniał ze wszystkim. I tam powinno się coś nagle pojawić.
Wiecie, tak stoicie, to miga i nagle coś się powinno pojawić albo ktoś. Ja pierdziele. O kuźwa, ale dreszczy dostałem. Dobra, ja sobie mówię, tam coś się powinno pojawić, a za nami się pojawiło. Dobre było. Aha. Wiecie, co to oznacza? Że jak się odwrócimy, to coś się pojawi. Aha, teraz kręcimy się w koło. I tada, jest w końcu coś. A jak będę się nie. Myślałem, że jak będę się kręcił w drugą stronę, to odwrócę. Ale nie, to aż taki działa. O! Czekajcie, kluczyk. Aha, dobrze zauważyłem. Czekajcie, zamkniemy to. Jeszcze się pokręcimy. Kręcę. Coś nowego? Ale patrzcie, jak to wygląda. To wygląda trochę jak ten. Skrzat, pajac. Nie chodzi mi o lalkę, tylko cień. Dobra, tak zamknę, będzie łatwiej. Ale dobrze, że się jeszcze pokręciłem i zauważyłem właśnie to. Ale powiem wam szczerze, że chyba jednak jeszcze jest za ciemno. Można było troszkę rozjaśnić, to by było mi wtedy łatwiej widzieć rzeczy, bo na przykład tutaj ciężko mi cokolwiek zauważyć. Mam też troszkę lepsze ustawienie teraz monitora, bo sobie na wprost dałem je po kosie. Aha, tak czy siak to te drzwi by się otworzyły, żeby nam to pokazać. Dobrze. Dobrze pomyślane. Ja się boję odwracać. Spoko. Aha, klucz był do tego. Dobrze. Okej, okay, maj 23. 23 maja. Jak to możliwe, że dwoje ludzi, którzy niegdyś kochali się tak mocno i głęboko, teraz oddaliło się od siebie tak bardzo? Mąż prawie ze mną nie rozmawia, jedynie prześlizguje się do pracowni, obsesyjnie malując jeden nieudany obraz po drugim. Nad już ze mną nie śpi, widać wyraźnie, że się mnie brzydzi. Spojrzenie, jakie mi wczoraj posłał, tak żałosne i pełne bólu, kombinacja wstydu, poczucia winy i awersji. Uświadomiłam sobie, że w oczach męża stałam się potworem. To coś, czego żadna kobieta nie powinna doświadczyć. Jestem jednak dobrą żonką, więc postanowiłam zrealizować fantazję męża. Jeśli uważa mnie za potwora, postaram się wczuć w rolę. Szczerze powiedziawszy, nie podoba mi się ten pomysł. I czemu stąd okno zniknęło? Ale żeś sobie nagrabił, serio? Co się traktował jak potwora? Okej, okay, no coś jeszcze mamy, a tam? Nie, pustka, to... Czerwiec, nie zapomnij. 9 czerwca. New, co tam jest? New Moon? O, ale... A nie, dobra, myślałem, że to, ale to po prostu między kartką a tym. Prześlizgiwało się. Między kartką masz... Fladom. Jezu Chryste. Czemu ja gram w horrory? Czemu ja lubię horrory, mimo że ja się ich tak boję? O Boże. Mogę zapalić? Dziękuję Ci bardzo, ale to mi tak dużo pomaga, że szok. Września 15. Dzisiaj znalazłem więcej notek. Były gorsze niż poprzednie. Najsmutniejsze jest to, że zgadzam się z każdym słowem. Ta. Mhm.
Tam coś szło, nie? Dobrze widziałem, że coś się przechadzało. Ale to jest dobre, widzicie. Spoglądacie na tą dziewczynkę i nagle się pokazuje taki obraz, a tam coś się rusza jeszcze za oknem teoretycznie. Powiem, że twórcy dobrze wymyślili sposób straszenia ludzi. Musicie to chyba przyznać, nie? Nie są to jakieś potwory czy takie rzeczy, tylko po prostu taki... No, coś się nagle pojawi, jakiś odgłos, dźwięk i tak dalej. I już jak się zmienia wszystko. Aha. Tam możemy pójść. Ale to zaraz, po kolei. Jeszcze tutaj wszystkiego nie badałem, dopiero parę rzeczy zrobiłem. Wow, ale ty masz moc. Na odległość otwierasz te szafki. Okej, okay, tamto mi się zamknęło? Nie, to też mi się nie zamyka. Okej, okay, zobaczmy, może jakaś notatka będzie, bo tutaj coś białego jest, ale nie. Też nie. Wszędzie trzeba zajrzeć. A ja głupi cały czas tego. Uważam, że gadanie pomoże mi się nie bać. Mogę przeczytać? Nie. Domino? Też nie. No i dobrze, teraz i powiedzcie, czy ja powinienem pójść w tamten ciemny kąt, czy w ten jasny? Okej, okay, czyli tutaj. Dobra, coś się powinno stać. Halo. Nic, tylko tyle? A, jest. So that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. I chyba wbił, bo tak troszkę pognieccone i potłuczone są. Ignoranci. Ślepi główcy. Ignoranci tak w kółko. No okej. Okay. Ale przynajmniej dobrze wybraliśmy. Że tu wróciliśmy. Huch, dobra. Spójrzmy w dół. Okej. Okay. Nic strasznego tam na razie nie ma. Okej. Okay. Obstawiam, że mogę tu zejść na dół, ale czy ja chcę na dół, czy tu? A nie, ja chcę na dół. Raczej muszę na dół, dobra. Wiecie co wam powiem? Przydałby się ktoś obok mnie, żeby mnie wspierał duchowo. Bo to troszkę straszne jest. Nawet bardzo straszne. Dobra, może nie wybitnie straszne, ale na razie ciekawie jest. Ale coś tu jest, ale nie do czytania. Czasami to słońce, czasami te światełka, lampki, latarki psują tego widoczność jednak.
Mogę to pchnąć? Ale czekajcie, zanim ja pchnę, to ja chcę dół obadać, bo może potem się nie zmieszczę. Ale pchnąć mogę, ok. Nie, no dobra. Pchamy, chyba że coś tutaj jest. Nie wydaje mi się, dobra. Kluczyk. Tak, ja się tak oglądałem, czy tam nikogo nie ma. A teraz tak, kluczyk tu do drzwi. A jeszcze wrócimy na górę, czy może te górne też otwiera? Tu mogę wejść? Nie. No halo, biegnij. No wiem, że po schodach się nie biega, ale wiesz, to jest gra komputerowa. Mógłbyś. Okej, okay, czyli to było tutaj, czy dobrze wróciliśmy, a nie poszliśmy tam dalej. I wiecie co, ja się zamknę. Ale kluczyk mogłeś wziąć i się zamknąć z tej strony i zostać tu na zawsze, ja bym się nie obraził. Nie no dobra, tylko to mamy. Nie mogę tego obrócić, a szkoda. Myślałem, że może jakaś notatka z tyłu, ale to chyba by gra nam pozwoliła na takie coś, ale nie pozwoliła. Czyli to była chyba jego żona z dzieckiem, tylko czemu ona miała wypalone oczy? Tego nie rozumiem. Dobra, dzwoń sobie. Szanowny panie, jeśli mam być szczery, nie zaskoczył mnie pański list. Wielu kolegów informowało mnie, że prosił ich pana o poradę w tej kwestii. I o ile jest dla mnie w pełni zrozumiałe, iż pacjenci chcą zasięgnąć opinii innego lekarza, o tyle sądzę, że opinie 16 lekarzy powinny panu wystarczyć. Niemniej jednak z całym szacunkiem dla pana oraz pańskiej żony, dokładnie zbadałem państwa przypadek i muszę zgodzić się z moimi kolegami po fachu. Mimowolne skurcze mięśni nie są czymś niespotykanym w przypadku pacjentów, którzy doznali opażeń tak rozległych jak pańska żona. To, co określa pan mianem koślawego uśmiechu bądź niepokojącego skamlenia, przy czym wiele osób mogłoby uznać te określenia za krzywdzące, może być w istocie objawami uszkodzenia nerwów. Pozostałe zachowania, o których pan wspomina, zdają się być objawami nie tyle natury fizjologicznej, co psychologicznej. Stres pourazowy jest powszechnie znanym zjawiskiem i w tym przypadku nie ma się absolutnie czego wstydzić. Odnosząc się do pańskiego żądania naprawienia żony, musi pan zrozumieć, że to przez co przeszła nie może zostać poprawione jednym prostym zabiegiem. Będzie to długi i żmudny proces, wymagający pańskiej siły i wsparcia. Proszę skontaktować się ze mną bądź z którymś z moich kolegów, jeśli zdecyduje się pan na przedyskutowanie długoterminowego programu rehabilitacyjnego. Z poważaniem dr Robert Richard, kolejny pierdolony konwał. No nie powiedziałbym, że konował czy coś, ponieważ zaproponował długoterminowe leczenie. Mam się odwrócić? Dobra, odwrócimy się. I znowu to samo. I będzie ten liścik? A, widzicie, już listu nie ma. A jestem ciekawy pewnej rzeczy. Jak wrócę, to co się stanie? A, jest ten liścik. Dobra, to tak działa. Chyba tak działa, nie wiem. Ale musieli się chyba twórcy zabezpieczyć na taką ewentualność, że ktoś będzie się kręcił. To wykombinował. Dobra, mogę go odebrać? Czy to nie ten dzwoni, tylko jakiś inny?
No. O. Aha, dobra, czyli ja się po prostu będę kręcił. Ja myślałem, że to jest, wiecie. No, dawaj ten. Ja myślę, że to jest, wiecie, na zasadzie takiej, że po prostu w kółko chodzimy i niby jest ta sama sceneria, ale coś się zmienia, typu, że jakieś kwiatki się dostawią, jakiś obraz się inny pojawi i tak dalej. Ale widzę, że to jest w kółko po prostu kwadracik taki. Ale mam pytanie, ja mam tak w kółko łazić, czy mam się na przykład cofnąć? Oho. Już był, halo. Jeszcze się okaże, że mi się gra zbugowała. Nie zdziwiłbym się. Dobra, nadal ten konawał? Tak, konawał. O Boże, ile ja mam tak krążyć? Powiedz to mi. Okej, biegnę dalej. To się robi troszkę upierdliwe. Bo nie wiem, co mam zrobić. Może mam biec w drugą stronę. O! Aż miałem powiedzieć, że się nie pojawiło. Nie, bo może to też jest taki myk, że mam po prostu w drugą stronę zacząć biec. Jeszcze zróbmy z 3 okrążenia, zobaczymy, co się stanie, jak nic się nie wydarzy. To ja się po prostu zacznę cofać, bo może o to chodzi. Ja bym tak obstawiał, że o to chodzi, no bo... Dobra. Zaczniemy robić w drugą stronę. Nie. Nie wiem, może się coś gdzieś nagle pojawi. Aha, czyli miałem rację, jednak trzeba było się cofnąć, a nie biegać przez 2 minuty. Ja pierdzielę, dobrze, ja stałem trochę z boku i nie widziałem całości. Kolorowo się zaczyna. Ale drzwi mi się nie zamykają. O, jest. Latający szczur nietoperz, okej. Okay. Trzepocący horror cicho, nieustannie trzepoczą, jedzą inne szczury. O! Ale może trzeba po ciemku też poszukać? Czemu mi się wydaje, że jak ja włączę światło, to się pokój odwróci z powrotem? No. Skąd ja wiedziałem, że to taki mechanizm będzie?
Dobra, nic nie ma. Tutaj też nie. Okej. Zmieniło się? Nie zmieniło się. Dobra, to idziemy. Zblokowało mnie. To co, mam się wrócić? Nie mogę. Mogę zapalić światełko? Aha, i wróciło do normy. No spoko. To nawet troszkę było straszne, ale nie tak bardzo jakoś wybitnie. Aha, ja się na krzesłach nie rozglądałem, czy czegoś może, coś nie, może nie leży, ale chyba nie. Dobra, zawierzę, że nic nie leżało. Ewentualnie jakąś notkę czy coś będę w plecy. O, winda. W sumie już podchodzimy pod 30 minut, to może w tym miejscu by zakończyć historię. A dalej ruszyć w kolejnym, do windy wsiąść w kolejnym odcinku. Też by można było tak zrobić, oczywiście. Co tu mamy? Nadzieja zabija rozum. No, można się z tym zgodzić. Czasami to, że coś chcemy, może spowodować, że racjonalne myślenie wyłącza się nam. Ale chyba tak zrobimy, że zakończymy. Takie 20-parominutowe odcinki mi się wydają troszkę lepsze niż 40-minutowe. Są wygodniejsze w oglądaniu, w edycji i tak dalej. Więc tak, dzisiaj zrobimy taki troszkę mały, no, jak to się nazywa? Mały eksperyment, ale mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawy. Więc cóż, ja wam wszystkim dziękuję w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało, że się baliście wtedy, kiedy ja się bałem i baliście się więcej niż ja się bałem. Więc cóż, ja już nie przedłużając, dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Slayers of Fear i nie tylko. Życzę wam cykle miłego dnia lub wieczoru, w zależności kiedy oglądaliście. Oczywiście mam nadzieję, że wieczorem lub późno w nocy. Pa, pa!